Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Dekalog Świętego Jana Pawła II. Tydzień temu rozpoczęliśmy nasze rozważania dotyczące piątego przykazania Dekalogu. Zanim dzisiaj zajmiemy się zagrożeniami ludzkiego życia, krótka powtórka. Tydzień temu szukaliśmy odpowiedzi na pytanie dlaczego mamy chronić ludzkie życie. Podążając za nauczaniem Świętego Jana Pawła II, Odkryliśmy, że po pierwsze wynika to z tajemnicy stworzenia człowieka. Każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Otrzymał dar nieśmiertelnej duszy. Został wyposażony we władzę rozumu i wolnej woli. I w ten sposób, chociaż człowiek jest wpisany w porządek stworzenia, to przekracza go. I na wzór Boga, który jest Panem całego wszechświata, ma czynić sobie świat poddanym. Pan Bóg także na kartach Pisma Świętego w dekalogu wyraźnie jeszcze raz podkreślił swoją władzę dotyczącą życia, że tylko On jest Panem życia, to znaczy tym, który może to życie dawać, ale także może to życie odbierać. Kolejnym argumentem na wyjątkowość ludzkiego życia, na jego wyjątkową godność, świętość jest tajemnica wcielenia. Prawda o tym, że Chrystus stał się człowiekiem, wziął na siebie ludzką naturę i uświęcił ludzkie życie od momentu poczęcia aż po śmierć. I przypomnijmy, że była to śmierć na krzyżu, a więc nadaje sens także tajemnicy cierpienia w ludzkim życiu. I w końcu ostatnim argumentem wynikającym z wiary jest prawda o tym, że człowiek jest ukierunkowany na Boga jest ukierunkowany na życie wieczne w zjednoczeniu z Bogiem. Ciągle przeżywa pewien niedosyt tutaj podczas ziemskiego życia i to dopełnienie może osiągnąć tylko w Bogu. Analizując wstępnie Piąte Przykazanie, powiedzieliśmy o tym, że chroni ono nie tylko początek i koniec ludzkiego życia, ale dotyczy także jego całości, to znaczy gwarantuje nietykalność cielesną człowiekowi, ale także wzywa do zapewnienia mu godnych warunków życia, także pomocy w chwili choroby, cierpienia czy pewnych niedostatków. Dlatego, kiedy dzisiaj rozpoczynamy nasze rozważania dotyczące zagrożeń ludzkiego życia, odkrywamy, dlaczego święty Jan Paweł II bardzo szeroko traktuje ten temat. I tak w trzecim punkcie encykliki Ewangelium Wite czytamy. Wszystko, co godzi w samo życie, więc wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzenia płodu. Eutanazja i dobrowolne samobójstwo. Wszystko cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej. Jak okaleczenia, tortury, zadawane ciało i duszy, próby wywierania przymusu psychicznego, wszystko co ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i młodzieżą, a także nieludzkie warunki pracy, w których traktuje się pracowników jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jako wolno odpowiedzialne osoby. Wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś Niebnym, zakażając cywilizację ludzką, bardziej hańbią tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy i są jak najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy. I dalej w dziesiątym punkcie czytamy: Jakże nie wspomnieć tu o przemocy wymierzonej przeciw życiu milionów ludzkich istot? zwłaszcza dzieci zmuszanych znosić nędzę, niedożywienie i głód z powodu niesprawiedliwego podziału ziemi pomiędzy poszczególne narody i klasy społeczne. O przemocy nieodłącznie związane nie tylko z wojną, lecz także z gorszącym handlem bronią, która przyczynia się do zaostrzenia licznych konfliktów zbrojnych nękających świat. O za siebie śmierci, jakie dokonuje się przez bezmyślne naruszanie równowagi ekologicznej, przez zbrodniczy handel narkotykami i poprzez propagowanie wzorców zachowań w dziedzinie życia płciowego, które nie tylko są moralnie nie do przyjęcia, ale także rodzą poważne niebezpieczeństwo dla życia. Nie sposób sporządzić pełnej listy różnorakich zagrożeń życia ludzkiego. Tak wiele jawnych i ukrytych form przybierają one w naszych czasach. Zatem popatrzmy, że trzeba nam się jasno zastanowić i dostrzec wokół siebie, jak wiele jest ludzkich dramatów. I z jednej strony ta szeroka lista, o której pisze Święty Jan Paweł II, ma wzbudzić w nas postawę sprzeciwu wobec zła, który, którego tak, tak dużo jest na świecie. Z drugiej strony postawę wrażliwości na postawę drugiego człowieka, na jego los. I także zastanowienie się, w jaki sposób mogę pomóc tym ludziom. Jasne, że wiele spraw jest poza moim zasięgiem, ale zawsze mogę rozpocząć od modlitwy za tych ludzi. Po drugie, poprzez wspieranie organizacji, które przychodzą z pomocą ludziom doświadczającym rozmaitych krzywd. Popatrz, teraz chociażby jest akcja 1%. Na co przeznaczasz ten swój 1%? Czy też niedługo Wielki Post, za nami Adwent, to jest też okazja do konkretnego przeznaczenia Jałmużny. To także zaproszenie do tego, aby edukować ludzi i chronić przed niebezpieczeństwami, także swoich najbliższych. Wiele z tych zagrożeń, o których słyszeliśmy przed chwilą, może dotknąć kogoś z najbliższego kręgu Twoich znajomych. To jest też takie wyczulenie, chociażby to, co papież mówi o. O okaleczeniu swojego ciała. Ile jest takich sytuacji, spotyka się podczas rekolekcji, że dzieci bardzo często i młodzież dokonują aktu samookaleczenia. Proste zwrócenie uwagi na to, jak się ubierają, dlaczego może chowają swoje nadgarstki, nigdy nie, nie zakładają krótkich spodni czy chronią chociażby kostki. To są najczęstsze miejsca, w których dzieci, młodzież zadają sobie ból w tych miejscach i, i to jest chociażby taka baczna obserwacja, czy, też, czy to swojego dziecka, czy też swoich kolegów, koleżanek. Może trzeba przyjść im z pomocą. To jest zawsze zewnętrzny akt wołania o pomoc, bo ktoś sobie nie radzi z jakimiś problemami. A zatem widzimy, że to przykazanie nie tylko ma nas chronić, ale ma też uwrażliwiać nas bardzo mocno na drugiego człowieka, dostrzeganie jego problemów. Często bowiem nasza obojętność i niezwrócenie uwagi na trudności przeżywane przez drugiego człowieka może doprowadzić go do samobójstwa. Dzisiaj wzrasta liczba samobójstw, szczególnie wśród młodzieży. Co więcej, czas pandemii, izolacji, ale także kryzysu gospodarczego, którego doświadczamy, także podnosi liczbę, czy to prób samobójczych, czy też samobójstw, których dopuszczają się ludzie. I bardzo często pojawia się to pytanie, czy osoba, która popełniła samobójstwo, może pójść do nieba. I tutaj odpowiedź daje św. Jan Paweł II, także w cytowanej już encyklice Ewangelią Vitae. Samobójstwo jest zawsze moralnie niedopuszczalne w takiej samej mierze jak zabójstwo. Tradycja Kościoła niezmiennie odrzuca je jako czyn zdecydowanie zły, chociaż określone uwarunkowania psychologiczne, kulturowe i społeczne mogą skłonić do popełnienia czynu tak radykalnie sprzecznego z wrodzoną skłonnością każdego człowieka do zachowania życia, łagodząc lub Eliminując odpowiedzialność subiektywną. Z obiektywnego punktu widzenia, samobójstwo jest aktem głęboko niemoralnym, ponieważ oznacza odrzucenie miłości do samego siebie i uchalenie się od obowiązku sprawiedliwości i miłości wobec bliźniego, wobec różnych wspólnot, do których się należy i wobec społeczeństwa jako całości. W swojej najgłębszej istocie jest ono odrzuceniem absolutnej władzy Boga nad życiem i śmiercią. O której tak mówi w modlitwie starożytny mędrzec Izraela: Ty masz władzę nad życiem i śmiercią. Ty wprowadzasz w bramy otchłani, i ty wyprowadzasz. Kto popiera samobójczy zamiar drugiego człowieka i współdziała w jego realizacji poprzez tak tzw. samobójstwo wspomagane, staje się wspólnikiem, a czasem wręcz bezpośrednim sprawcą niesprawiedliwości, która nigdy nie może być usprawiedliwiona, nawet wówczas, gdy zostaje dokonana na żądanie. Święty Jan Paweł II pokazuje i przypomina nauczanie Kościoła, które ocenia, że na płaszczyźnie obiektywnej samobójstwo będzie zawsze złem moralnym, ale jednocześnie pokazuje, że uwarunkowania społeczno-kulturowe, obciążenia biologiczne albo ludzkie dramaty mogą złagodzić albo zupełnie zwolnić z odpowiedzialności subiektywnej człowieka. To znaczy zupełnie inaczej trzeba ocenić człowieka, który odbiera sobie życie, kiedy jest w pełni tego świadomy. Natomiast jeżeli przytłacza go trud życia, jeżeli w życiu doświadczył ogromnych dramatów, przeciwności, trudności, kiedy nie znalazł nigdzie pomocy pomimo różnych apeli, bezpośrednich lub pośrednich znaków, to wtedy nie ponosi w pełni. Albo zupełnie odpowiedzialności za popełnienie tego czynu. Zatem ma tak naprawdę otwartą drogę do nieba. I tutaj co więcej, trzeba dodać, że nieraz większą odpowiedzialność ponoszą ci, którzy doprowadzili do, do tego czynu człowieka, chociażby przez, to, przez znęcanie psychiczne albo przez Brak reakcji i pomocy. Więc tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że każdy przypadek trzeba rozpatrzyć indywidualnie i pytać się, co pchnęło tego człowieka do śmierci, do, do popełnienia tego czynu. Drugim zagrożeniem życia, który chciałbym, abyśmy szeroko mówili, jest zagadnienie aborcji. I tutaj znowu sięgnijmy do Ewangelium Wite. Nikt i nic nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion, czy płód, dziecko, czy dorosły, stary człowiek, nieuleczalnie chory, czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub już wobec innej osoby powierzonej jego pieczy. Nie może też Bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego, aby zmuszać, ani na to przyzwalać. Ewangelium Wite, które jest często cytowane, jest jakby takim kompendium wiedzy na temat ochrony ludzkiego życia. To tutaj święty Jan Paweł II, angażując charyzmat nieomylności papieża, pokazuje, że aborcja jako Cel i jako środek zawsze jest zabiciem niewinnej istoty i nigdy nie będzie dla niej usprawiedliwienia, to jest zawsze czyn moralnie zły. Oczywiście dzisiaj jesteśmy świadkami tej ogromnej walki o, o, o obronę życia, o prawo do legalnej, nieskrępowanej aborcji. I to wszystko dokonuje się na drodze manipulacji, o której pisze święty Jan Paweł II. Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dość sporo. Dziś spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład zabieg, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężarów w świadomości opinii publicznej. Przerywanie ciąży, niezależnie od tego w jaki sposób zostaje dokonane, świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obserwując okres między poczęciem a narodzeniem. Ciężar moralny przerwania ciąży. Ukazuje się w całej prawdzie, jeśli się uzna, że chodzi tu o zabójstwo, a zwłaszcza jeśli rozważa się szczególne okoliczności, które je określają. I rzeczywiście, dzisiaj bardzo często w debacie publicznej osoby, które popierają aborcję, gdy ktoś mówi, że jest to zabójstwo, protestują, że jest to zabieg, że jest to pomoc. Natomiast ważne jest to, abyśmy nazywali te rzeczy po imieniu, że jest to zabójstwo człowieka. I znowu, tu pojawia się kolejny problem manipulacji, że często o, o, nie mówi się o człowieku, który jest w łonie kobiety, ale o embrionie, zarodku, zlepku komórek. Tym sam, tymczasem, tak jak mówiliśmy tydzień temu, ludzkie życie rozpoczyna się w momencie połączenia komórki jajowej z plemnikiem, już wtedy y, organizm. Człowiek ma kod genetyczny, ma swój genotyp, który od, określa indywidualność jego życia, które jest możliwe do rozwinięcia na kolejnych etapach jego egzystencji. A zatem wszystko w tym momencie jest już w nim zakodowane i jeżeli tylko spotka się z, z przyjącymi okolicznościami, to, te, to, to człowiek będzie mógł się rozwijać. Oczywiście w tym momencie trzeba przywołać te wszystkie argumenty dotyczące świętości, wyjątkowości życia, o których mówiłem na początku, ale także to wynika z prawa naturalnego, że człowiek jest podmiotem osobowym i jednym z jego praw jest prawo do wolności i samodecydowania o swoim życiu. A zatem, aborcja jest odebraniem mu tego prawa. I oczywiście, tu znowu pojawia się dyskusja, czy jest to człowiek, czy nie. Oczywiście jest to człowiek. Dalej widzimy też kolejną wokół tego manipulację, że jest to część organizmu kobiety. To kobieta ma prawo dyskutować o tym i decydować, co zrobić ze swoim organizmem. Nie rozróżnia się tego, że to już jest autonomiczna osoba. I w końcu trzecia rzecz, popatrzmy, że mówi się o tym, że kobieta ma mieć prawo, ma mieć wolność wyboru, tylko popatrzmy, że w imię tej wolności odbiera się tą wolność drugiej osobie. Nikt nie chce jakby odbierać człowiekowi, to jest prawo do wolności, jest prawem naturalnym człowieka, ale ma swoje na ograniczenie. W dobru drugiego człowieka, a odebranie życia jest wyraźnym sprzeciwem dobra drugiego człowieka. Myśląc o argumentach przeciwko aborcji, trzeba pamiętać o konsekwencjach psychicznych, szczególnie w życiu kobiety którym jest syndrom poaborcyjny, czyli przeżywanie głębokiego żalu i rozpaczy i poczucia winy z powodu zabójstwa dziecka. Często nie jest to na samym początku. To, tak też patrzyłem chociażby na protesty, kiedy kobiety chwaliły się tym, że dokonały aborcji. Rzeczywiście w tym momencie, kiedy jest, są emocje, są ludzie którzy może jeszcze przyklaskują, jakby w ten sposób uspokajają sumienie, wszystko jest w porządku, wszystko jest ok. Najgorzej jak przychodzi moment podsumowania życia, szczególnie ostatnie lata, i to jako spowiednik mogę śmiało powiedzieć, nie zdradzając tajemnicy, spowiedzi, że spotykam osoby, które przychodzą i za każdym razem wyznają ten sam grzech, grzech aborcji. I chociaż mówi się, że ten grzech został odpuszczony, że, że, to, że Pan Bóg o tym zapomniał, że, że jest Jego wielkie miłosierdzie, ta osoba często nie potrafi tego przyjąć, nie potrafi też tego zaakceptować w swoim życiu, nie potrafi się z tym pogodzić i ciągle to wraca i wypowiada, wierząc, że w ten sposób uwolni się od tego doświadczenia, więc zobaczmy jak bardzo mocno jest to wpisane w życie kobiety. To także aborcja, legalizacja aborcji przekłada się negatywnie na życie społeczne. Przede wszystkim kształtuje tu postawę egoizmu w człowieku, że no właśnie, wszystko ma być mi podporządkowane, że drugi człowiek Y, musi zostać usunięty, ponieważ stoi na drodze do mojego szczęścia. Bo teraz liczy się kariera, teraz muszę kupić samochód, spłacić mieszkanie, a nie wydawać na dziecko. I chociażby także prowadzi do postawy hedonizmu, czyli do y, rozwiązłości seksualnej, że właściwie mogę współżyć z kim chcę, ile chcę, y, a jeżeli jest, pojawia się dziecko. Y, to mogę je po prostu usunąć i dalej szczęśliwie prowadzić, oczywiście szczęśliwie w cudzysłowie, swoje życie. Więc, więc to także prowadzi do wykrzywienia życia społecznego. To także e, najprostsza droga do rozburzenia rodziny. Powóżmy, że celem rodziny jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. Co, co zatem będzie celem e, życia mężczyzny i kobiety, jeżeli nie będą oni rodzicami? Więc tutaj wykrzywia się zupełnie wizję rodziny. I w końcu kryzys demograficzny. Popatrzmy, mówimy o tym, że Europa się starzeje. To jest także konsekwencja aborcji, które dokonywane są każdego roku. I w końcu to, co też było bardzo ciekawym argumentem, że popatrzmy, kiedy ludzie domagają się prawa do aborcji, pomyślmy o tych wszystkich osobach, które nie mogą mieć dzieci, o wielu małżeństwach, które przeżywają głęboki dramat, o tych kobietach, o tych rodzinach, które straciły dziecko, które poroniły. Jaki to jest dla nich też dramat w tym momencie, kiedy muszą słuchać o tym, że ktoś chce zabić dziecko, a oni tak bardzo by chcieli tego dziecka. Papież dalej w cytowanej już encyklice pisze: To prawda, że często przerywanie ciąży jest dla matki przeżyciem dramatycznym i bolesnym, ponieważ decyzja o, pozby o pozbyciu się owocu poczęcia nie zostaje podjęta z racji czysto egoistycznych i dla wygody, ale w celu ratowania pewnych ważnych dóbr, takich jak własne zdrowie albo godziwy poziom życia innych członków rodziny. Czasem zachodzi obawa, że poczęte dziecko będzie musiało żyć w tak złych warunkach. Że lepiej się stanie, jeśli się nie narodzi. Jednakże wszystkie te i tym podobne racje, jakiekolwiek poważne i dramatyczne, nigdy nie mogą być usprawiedliwieniem umyślnego pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej. I rzeczywiście tutaj chociażby pojawiało się pytanie w kontekście ostatnich strajków kobiet. W cudzysłowie strajku kobiet, mówiący o właśnie o tym, co w momencie, kiedy dziecko rodzi się chore. I tutaj trzeba jasno powiedzieć o tym, że trzeba rozszerzać swoją wiedzę na temat hospiców perinatalnych. Jeżeli w diagnostyce życia prenatalnego dziecka odkrywa się to, że jest ono chore, często nieuleczalnie. I po swoim narodzeniu będzie żyło bardzo krótki okres, to właśnie do takiej instytucji trzeba się zgłosić. I tam, jakby kobieta, ale też mężczyzna, bo też trzeba patrzeć na, na, na to, że, że już w tym momencie pojawiają się rodzice, zostają otoczeni opieką psychologów, wsparci przez lekarzy, jakby przez cały czas ciąży w momencie narodzenia dziecka, a także jego odchodzenia. Ale matka ma to szczęście, że może przywitać swoje dziecko, że rodzice mogą dotknąć, przytulić je, a potem mogą się z nim pożegnać. I to, jakby chociaż jest źródłem ogromnego bólu, cierpienia, to po okresie żałoby daje im pewien pokój, że jest też miejsce, chociażby na cmentarzu, na który mogą iść, aby pomodlić się za dziecko, aby, aby z nim także porozmawiać, przeżywając tą nadzieję, że spotkają się z nim w rzeczywistości życia wiecznego. To także wielkie zadanie dla nas, z jednej strony też dla rządzących, o rozwijanie opieki dla osób z niepełnosprawnością, czy to intelektualną, czy to fizyczną, o wsparcie takich rodzin, o powstawanie ośrodków, szkół specjalnych. Ale także z naszej strony postawy ludzi wierzących ogromnego wsparcia dla takich osób, które, które, którym rodzą się dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. To nasze wyrozumiałe wsparcie takich osób, nawet, nawet takie, że jesteśmy dumni, podziwiamy Cię za to, jeżeli masz taką osobę w sąsiedztwie. Nie wytykanie palcem ale powiedzenie, że jestem z Ciebie dumny, nie wiem jak Ci pomóc, ale Cię podziwiam i to są ważne słowa. Też trzeba pamiętać o tym, abyśmy potrafili wspierać szczególnie młode dziewczyny, które zostają wykorzystane, tak trzeba powiedzieć wprost, nie, niejednokrotnie albo jest to konsekwencja jakiejś nieprzemyślanej decyzji o podjęciu współżycia, żeby takie osoby otoczyć opieką i z jednej strony konkretnym przykładem są okna życia, jest fundacja Dwie Kreski, która wspiera dziew kobiety, dziewczyny w niechcianej ciąży otacza ich opieką, a także ułatwia chociażby proces potem... Adopcji dziecka, ale to z naszej strony też musi przyjść takie wsparcie, szczególnie rodziców, nie nieodtrącania takiego dziecka. To też postawa mężczyzn, którzy wezmą odpowiedzialność za to, za, za to dziecko, nawet jeżeli nie zwiążecie się z związkiem małżeńskim, bo nie pasujecie do siebie, to był chwila, moment, ale e, uczestniczę w życiu tego dziecka, płacę alimenty, ale także e, staram się uczestniczyć e, w jego wychowaniu. I w końcu wszystko bierze się także z postawy edukacji, to znaczy promowania życia w czystości, świado, świadomej decyzji o byciu matką, byciu ojcem, o kształtowaniu autentycznej wizji rodziny. Jak widać, argumentów jest wiele i myślę, że nie da się wyczerpać. Mam nadzieję, że to będzie zaproszenie do początku dialogu, rozważań w ramach wspólnot akademickich, czy też naszego indywidualnego poszukiwania. Tego, czym jest ludzkie życie, dlaczego mamy je chronić, zrozumienia też tego, dlaczego Pan Bóg, Kościół chroni nienarodzone ludzkie życie. Wiadomo, jest dużo emocji wokół tego, wiele manipulacji, o czym wspominałem, dlatego potrzeba mądrej refleksji nad tym, niech ten materiał będzie punktem wyjścia do poszukiwań na ten ważny jakże temat. Za tydzień staniemy wobec współczesnych dylematów bioetycznych. Między innymi dotkniemy także tematu eutanazji, więc zapraszam. Jak widać, to bardzo poważne, aktualne tematy. Bądźcie z nami za tydzień. Szczęść Boże. Do zobaczenia.